Po raz pierwszy od powstania Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na terenie tego ośrodka kultury zorganizowano wernisaż wystawy malarstwa Jolanty Drawnel i Patrycji Matusiak, połączony z promocją książki poety Bernarda Belki Kwiat ludzkiego umysłu. Patrycja jest moją uczennicą, wystawia razem uczeń i nauczyciel. Tak, i to jest, od razu to jest połączone z promocją książki o artystach, bo jak sama nazwa wskazuje, wystawy artyści artystom. My, trójka artystów, robimy wystawę dla artystów, tych, którzy przyszli. A zależało mi, żeby przyszli artyści z byłej cyganerii i z tymi artystami, z którymi współpracowałam przez wiele lat. I oni przyszli, oni tutaj są ze mną. Jestem szczęśliwa bardzo z tego powodu, bo od 4 lat już nie pracuję. Nie pracuję w cyganerii, wyjechałam, mieszkam pod Warszawą i tam też maluję, prowadzę różne właśnie też wernisaże. Przyjechałam z moimi przyjaciółmi też z Warszawy. I wystawa moja to jest taki cykl Kobiety w Zodiaku i konie. Jak do tej pory już bardzo dużo malowałam na szkle, teraz przeszłam na malowanie na płótnie. Bo i też łatwiej przewieźć te 500 kilometrów wystawę, prawda? Ona była, część tej wystawy była wystawiona w Józefowie, w Domu Kultury, też razem z Patrycją. I po prostu mój partner napisał książkę o artystach kudowskich tutaj z ziemi kłodzkiej, kudowskiej, nachodzkiej i o artystach tych, którzy też teraz tam z Mazowieckiego pochodzą. Dzień dobry, witam przede wszystkim telewizję kłodzką i pana serdecznie. Dzisiaj chcę zaprezentować moją najnowszą książkę o moich znanych artystach, malarzach, rzeźbiarzach, twórcach poezji i jeszcze pojedynczych osobach, aktor, tancerz, no i artyści fotograficy z pogranicza polsko-czeskiego, z Mazowsza i z Czech. Także, tak to pokrótce. No to do tej pory wydałem 3 książki. Moje pierwsze książki to były poświęcone przede wszystkim żonie, która odeszła 12 lat temu. To były książki pisane poprzez ból, żal, tęsknotę, samotność, cierpienie. Także pierwsza książka to była Pożegnanie z Marią, Pożegnanie z moją żoną. Druga, Zaczarowana studnia, też liryka miłosna. Trzecia, Kwiat ludzkiego umysłu. To była i proza, i poezja, bo tam mam i wspomnienie z mojego życia, jak powstawała miłość, jak odeszła. To już w tej książce jest zaznaczone, że już myśli kieruję troszeczkę inaczej, bardziej wyważone są myśli, bardziej otwarty jestem na osoby, szczególnie na osoby twórcze. Moją partnerką od kilku lat jest też osoba twórcza, bo jest malarką, maluje na szkle, na płótnie. No jest dla mnie też wielką inspiracją, bo nadajemy na tych samych falach, można powiedzieć. Wspólnie z wystawą prac malarskich Jolanty Drawnel swoje prace również prezentowała wspomniana wcześniej Patrycja Matusiak. Dzisiaj wystawę mam razem z moją menadżerką Jolantą Drawnel i ta wystawa tutaj pokazywana jest drugi raz. Wcześniej miałyśmy razem wystawę wspólnie w Józefowie pod Warszawą, gdzie obecnie pani Jola mieszka, choć obydwie pochodzimy z Kudowy. Obrazów mam dzisiaj malutko, ponieważ około 10, lecz to są bardzo duże rozmiary, duże formaty. To jest malarstwo portretowe, olejne na desce. Są portrety po części mojego partnera, ale też moich znajomych, koleżanek. Jeszcze o tym nie wiedzą, że namalowałam je, jeszcze im tego nie pokazywałam i dzisiaj chyba niestety też ich nie będzie, ale sądzę, że to będzie miła niespodzianka, miłe zaskoczenie. Wśród wielu przyjaciół artystów wernisaż odwiedziła grupa fotografików z przygranicznego czeskiego fotoklubu Snachodu. Jsme tady, protože známe Jolu i Bena. Máme takovou družbu, jak dalo by se říct, s Kudovou už dlouhou dobu, takže jezdili jsme i do výstavní síně, kde Jola byla direktorka a teď jsme se přijeli na ní podívat, dlouho jsme ji neviděli, odstěhovala se nám do Varšavy, takže jsme rádi, že jsme dostali pozvánku. Jsme rádi samozřejmě, že kultura existuje i v Polsku, i v Čechách, takže ta spolupráce pořád trvá. W spotkaniu udział wziął również wiceprzewodniczący Rady Miasta Kudowy-Zdroju Wiktor Gucz. No, czekaliśmy bardzo długo na uruchomienie tego ośrodka, którego odzyskaliśmy od Starostwa Powiatowego z Kłodzka. Ośrodek wymaga jednak dużych inwestycji,
szczególnie pierwszego i drugiego piętra, które są naprawdę ogromne i w przyszłości będą zagospodarowane. No dzisiaj po raz pierwszy w tych murach zagościli ponownie artyści po wielu, wielu latach. Obrazy są bardzo piękne, portrety Joli, jak i obraz, duży obraz pani Patrycji Matusiak. Także no jest co podziwiać. To są nasi kudowscy artyści. Brakuje nam tutaj pana Iwana Malińskiego, jego córki, Iryny, którzy też są kudowskimi artystami. Ta wystawa będzie czynna prawie do końca roku, także można ją odwiedzać. Tu już pana Fotoklub Czeski zaproponował na tą wystawę, żeby wystawić na chodzie, więc ona będzie wędrować. Także zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowo otwartego Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu, nie tylko w celach rekreacyjnych, ale również kulturalnych, bo widać, że Dom Kultury stara się rozwijać i prężnie działać.